radością, z optymizmem, mimo że te burze, jak widzimy, na tą Polonią ciągle nadciągają. Ale jest to powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I myślę, że tak będzie. W dobrych zawodach wstąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę postrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi wolno mi odda. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę postrzegłem. I te zawody trwają. Ten bieg już się rozpoczął. Ten bieg trwa. Rywalizacja, coś wspaniałego. Emocje dla zawodników, dla kibiców. Wielka radość i drużyna musi sukces. Ale jeżeli uczciwie podejdziemy, jeżeli damy z siebie wszystko, zawodnicy, kibice i działacze również, to myślę, że każdy, gdy spełni swoje zadanie, do którego jest powołany, a my księża w sposób duchowy będziemy was wspierać, to osiągniemy ten cel. Mówił się do właściciela i władzy klubu Ireneusza Tura, Anesy Kawał, Pawła Polczaka, Dawid Stwierdza i Wojciecha Szala, aby Pan był po naszej umiejętności odnajdywania tych zawodów piłkarzy. Ciebie prosimy. Mówmy się do trenerów Piotra Strachowca, Jarosława Bako, Łukasza Smolarowa, Piotra Wiśnika i Pawła Kwadrata, aby Bóg obdarzył umiejętnością w prowadzeniu treningów, zmysłem taktycznym i trafnością w ustalaniu składów na mecz. Módlmy się za oglądających mecze piłkarskie na Wiktorskiej, aby opiekując swoich zawodników nie odnosili się z nienawiścią do drużyny, do drużyn przyjezdnych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowych zawodników, którzy teraz przybyli do naszego klubu, aby byli przed nas, gdyby tu wszyscy byli więcej. Ciebie prosimy. Słuchajcie, niebo musi być wypełnione zawodnikami Polonii. Naprawdę. Najpierw musicie być bardzo dobrymi ludźmi.